Czekałem na ten moment bardzo, bardzo, bardzo długo, dlatego że w tym odcinku Ben otwierał karty Avengers, ale naprawdę, zaufaj mi, to nie są zwykłe karty. Takich kart nigdy w życiu w ręce nawet nie trzymałeś. Zapraszam do oglądania, będę robił magię i oczywiście te karty też będzie można wygrać, ale jak? No to dowiesz się w trakcie tego odcinka. To są karty Avengers, ale to nie są tam zwykłe karty z kiosku, że mają licencję Avengers. To są karty Avengers wyprodukowane przez firmę Theory 11, która specjalizuje się w luksusowych dobrach karcianych, tak zwanych, moi drodzy. I oni właśnie mają tą współpracę z Marvelem. Kocham Marvela, kocham karty Theory 11. Jestem po prostu podjarany. Otwieramy. Jak długo na to czekałem. A jeszcze będę mógł poczarować wam tymi kartami, więc będzie sztos. I uwaga. Kocham ten uczuć. Najpierw zaczniemy sobie od pokazania wam pudełka. Zobaczcie, jak się w ogóle błyszczą totalnie. I zwróćcie uwagę, to jest w ogóle złota folia. I mamy tutaj emblematy różne. Tutaj mamy Kapitana Amerykę, tutaj mamy młot Thora. I mamy pięść, taką jakby pięść Thanosa, także mamy tutaj różną symbolikę. I jestem troszeczkę podjarany. Co po boku mamy? Po boku mamy wpisane The Infinity Saga, czyli ewidentnie chodzi o tą naszą sagę z Infinity Stones. Jeżeli się nie mylę. A jak się mylę, to fani Marvela mnie zabiją. I z tyłu dokładnie. Dokładnie to samo, to co z przodu, tylko jeszcze więcej detali. Mamy tutaj na przykład rękawice Thanosa, tutaj mamy Black Panther, czyli domyślam się, że te karty będą pełne symboliki. Tutaj mamy jeszcze młot. Boże święte, jakie to jest piękne, jakie to jest po prostu piękne. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że na sealu, czyli takiej naklejce, która pokazuje, że te karty nigdy nie zostały otwarte. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest napisane The Infinity Saga Marvel Playing Cards. I dla mnie to sugeruje, że to nie są ostatnie karty Marvela w tak ekskluzywnej jakości. Zobaczmy, co jest na spodzie. Zawsze tu można coś ciekawego wyczytać. Marvel Theory 11 to jest właśnie ich logo. Theory 11 to jest napis US. Premium Playing Cards. Marvel Made in USA. No i moi drodzy, czas otworzyć te karty. Normalnie otwieram je palcem, ale tym razem użyję noża, bo chciałbym, żeby się otworzyły ładnie. Protip ode mnie. Zawsze jest dobrze dokleić tą naklejkę, żeby ona się przyczepiła, bo inaczej będzie troszeczkę problematycznie, jeżeli odetniemy ją tutaj. Ja po prostu rozcinam wtedy tutaj i idę w dół. Tak jakby wzdłuż takiego zaokrąglenia, które jest na każdych kartach. Dzięki czemu, jak będę mógł otwierał, to będę robił w ten sposób. I od razu widzimy, jak pięknie jest wykończona ta talia z tej strony. Jestem ciekaw, czy coś może się pod sealem chowa, ale wygląda na to, że nie. Tutaj się nic nie chowa. Sprawdzam dlatego też, bo sam schowałem kilka rzeczy pod swoim sealem w swoich kartach. I tutaj zobaczmy, czy coś się chowa pod sealem. Nic. Dobra, tutaj mamy Avengers. Logotyp. Pięknie. Czarne pudełko w środku, elegancki papier, wyciągam karty. Taki jest back design tych kart? Nie, to są karty dodatkowe. Avengers Theory 11 i tutaj jest napisane Theory 11 produces the world's finest playing cards, the ultimate high-end luxury playing cards. Druga karta reklamowa, identyczna. Tylko tutaj są inne postaci. Dziwne, że to tak zmarnowali troszeczkę miejsca na dwie reklamowe karty, można było zrobić coś ciekawszego. Back design nawiązujący dokładnie do tego, co można znaleźć na tyle pudełka. To jest bardzo częsta praktyka. Jak widzicie, to jest dokładnie ten sam design, tylko właśnie bez tych pozłoceń. Wiem o tym, że każda z tych kart gdzieś tam reprezentuje jakąś postać z Marvela, więc mamy Jokery. To, jeżeli się nie mylę, jest Loki. Tutaj mamy pana, którego wszyscy znają. To jest Thanos. Zobaczmy, co mamy dalej. Piękny Aspik. Te karty indywidualnie zaprojektowane, ale niczym się od siebie wielce nie różnią. Teraz uwaga, sprawdzamy, czy znam wszystkie postaci z Marvela. Pewnie nie. To jest Hawkeye. To mi się wydaje, że to jest taka pani, co była w Guardians of Galaxy, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jako Króla Pik Kapitana Amerykę. W ogóle zobaczcie, jaki spoiler tu jest z filmu. On trzyma nie tyle tarczę, tylko też młot Thora. Spoiler! Zobaczmy, co dalej. To jest jakiś chyba młody Thanos. To znaczy, że mamy dwóch Thanosów, tak? Na to wychodzi, że mamy dwóch Thanosów. To jest Wanda. Tak mi się wydaje. Black Panther. I co to jest? To jest Thor? To jest chyba Thor. Chociaż wygląda staro. Black Widow. To jest kto? Kto to jest? Powiedzcie mi w komentarzu, kto to jest, bo nie wiem. Tutaj mamy Iron Mana. Tutaj mamy Kapitan Marvel. Tutaj mamy pięknie zrobionego Spidermana, który wypuszcza nić i robi serduszko. I ostatni jest Askier. Tak wygląda talia. Mega, mega talia. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, ile to musiało zająć pracy, żeby każdą z tych postaci umiejscowić. Napiszcie mi też, których postaci wam zabrakło, ale teraz jest moment, kiedy
mogę potasować te karty i zrobić wam magię. Jeżeli chcecie wygrać taką talię, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, jakie jeszcze powinienem nagrywać odcinki. A teraz czas na właśnie na iluzję, którą obiecałem, więc uważajcie, teraz będzie bez cień. Oczywiście piękna talia kart Avengers, proszę bardzo. I poproszę mojego operatora, żeby sobie wybrał jedną kartę, proszę bardzo. Którą chcesz, super. I pokażę ją do kamery. Proszę bardzo, wszyscy widzą. I wkładam do środka talii i wyrównuję. I naprawdę uczciwie zgubiona. Zgadza się? Teraz weźmiemy połowę kart, około połowę kart i przetasuję karty odwrotnie. To znaczy, że część kart będzie twarzą w górę, a część kart będzie twarzą w dół. Ok? Więc zróbmy tasowanko. No nie jest perfekcyjne, ale jest przytasowane faktycznie. Widać, że wchodzą w siebie. Ok? Część kart jest w ten sposób, część kart jest w ten sposób i pewnie jak się uda, to też się uda znaleźć, uwaga, tak, tyłami do siebie. Także uwaga, wystarczy pstryknę i wszystkie te karty się ułożą w jedną stronę poza jedną kartą. I to wygląda bardzo jak wasz aspik. Jeżeli też chcielibyście się uczyć iluzji, to zapraszam was do mojej szkoły iluzji całkowicie za darmo. Pierwsza lekcja, jest link w opisie. Jeżeli chcielibyście być ze mną w kontakcie, to koniecznie wyślijcie mi SMS-a. Po prostu naprawdę wyślijcie mi SMS-a na ten numer. Widzimy się już w kolejną sobotę. No i jak zwykle pozostańcie magiczni.